Cześć, jestem Bolek, a to jest World of Warships i kolejny poradnik, jak strzelać. Tym razem już taki dokładniejszy, lepszy. Zaczynamy w bitwie, bo tak wchodzę sobie do bitwy i tak myślę sobie, kurczę, dawno nie nagrywałem. No, w sumie, trzeba by czegoś nagrać, no nie? Trzeba by czegoś nie nagrać, no nie? No i tak sobie wszedłem, no i Kongo zdobyłem już dawno. Dlaczego u mnie tak długo nie było na YouTubach? No wiecie, no różne sprawy, ferie, tak jak już wam mówiłem, że ferie. A jeszcze stała się bardzo smutna rzecz przed feriami, że zepsuł mi się komputer, nie wiem. Najprawdopodobniej były niekompatybilne, nie był ze sobą kompatybilny system i sterowniki karty graficznej. Ale teraz już jest wszystko w porządku, przepraszam was za tą długą przerwę. Teraz postaram się już nagrywać regularnie filmiki. A i jeszcze tutaj, nie wiem czy widzicie to okienko nagrywania, czy nie, ale ja sobie je schowam, żeby widzieć za ile się kończy bitwa i co tam mam w medalach, ilu rozwaliłem i tak dalej. No, ostatnio się już nauczyłem naprawdę jakoś tak już porządnie strzelać i często cytadele wchodzą, naprawdę często, na przykład Duke of Yorka no. Jakby siódmego tieru, czyli dwa tiery wyżej ode mnie. Kurczę, zżarłem mu 1/4 HP. Ta to po prostu sobie tak strzeliłem i tak w sumie nawet taka słaba to była cytadela, jeśli gdyby patrzeć jak trafiła, to była słaba, ale kiedy przyszło to co do czego, to było BUM! Jedno wielkie BUM! Tak więc dzisiaj się skupimy po raz kolejny na celowaniu. Tylko nie hejtujcie mnie za kopię jednej osoby, ponieważ tutaj w tym celowaniu, którego teraz używam celowanie jeszcze innej osoby. Ale myślę, że te osoby, które mogą tutaj. Nie będę mówił Niku, bo po pierwsze, że go nawet nie pamiętam, po drugie, że nawet niepotrzebny to jest. W każdym razie, o, New Mexico, ale znikąd, szkoda. Kurczę, poczekamy, może jakiś fajny cel się pojawi. Ja wam przedstawię tą samą technikę celowania, wam przedstawię ja. Mam nadzieję, że nie będzie z tym żadnego większego problemu. Kurczę, przesadziło WG chyba z ilością samolotów na tym Zuicho. Za dużo jest eskadr, mi się tak wydaje. Dobra, o, są jakieś pancerniki fajne, jakiś Bayern. Warspite, o Jezu, to jest premium. A, dobra, cóż tu jest? Furutaka tutaj była. Furutaki już nie ma. Bomby przeciwpancerne ma najprawdopodobniej ten bok. Spytam się. Bo wcześniej. O, właśnie już widać, coś we mnie strzela. Nie wiem, dlaczego nie mam komunikatu o tym, że mnie widać. Co tam płynie? Kenik. O, ładnie, fajnie. No i teraz. Jeśli dym z kominów wystaje poza zarys okrętu, dodajemy 10 kreseczek wyprzedzenia i ognia. Jak widzicie, powinno pięknie trafić. Pięć tysięcy. No ale widzieliście, weszło idealnie w śródeczek. Czyli tak naprawdę przy przebiciu mogłaby wejść nawet cytadela. To jest po prostu, wiecie, nie chodzi o to, żeby cały czas cytadele wpadały, ale to jest po prostu metoda, jak celować w cytadele. Bo wiecie, raczej nie chcemy strzałów takich, wiecie, po dziobie i takie za 1000. Tylko chcemy takich strzałów właśnie bardziej potężnych. Kilka tysięcy. Kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy. No, rekord największej salwy w grze to jest 97 tysięcy. Yamato w Yamato. Magazyn amunicji. Nawet widziałem całą powtórkę.
Dobra, poczekajmy sobie, nie będę od hadsucharów, którego to jest tieru. Nie wiem, czy z tego widzę. Oho, dobra, kenik. Oj, ślicznie wejdzie. Nie, chyba za dużo dałem wyprzedzenie. No właśnie. Trochę słabo widzę weszło. No ale weszło tak ładnie. Hatsuharu naj... Tak, Hatsuharu właśnie zaraz odpalił, odpali torpedę, albo już je odpalił. A wiecie w ogóle, że Kongo to jest najdłużej ładujący okręt w grze? Dobra, może dajmy takie wyprzedzenie. Tak, odpalił właśnie, bo poleciało torpedę jakieś tam. O, o, ładnie wejdzie. 5400. Nie jest źle. Nie ma tragedii. No właśnie, to są... Ups, od tego Hatsuharu. Oj, trzeba będzie chyba zaraz zawracać. To oddam tą salwę i zawracamy od razu. Szybki ten Bayern. I wracamy. Ups. Płynąłem w jakąś niewidzialną skałę, widzę. No bo z pingiem widzę, nie ma problemu. No i co? Wpadły do wody. Nie trafiły. A nie, tam strzelałem. No blisko. No zarys dobrze weszły. Dobra. On chyba się zatrzymał? Nie. Nie? Bardzo wolno płynie, widzę. On chyba w ogóle się teraz zatrzymał. Tak, zatrzymał się. Nie ma w ogóle dymu z kominów. Dobra, ja się tutaj będę cofał powoli. A wiecie w ogóle, że Kongo to tak naprawdę nie jest pancernik, tylko taki krążownik bitewny. To się w dosłownym tłumaczeniu z angielskiego nazywa. Pożar! Oj, to była ładna salwa. 10 tysięcy, to było akurat spoko. Nie wiem, co tam może do mnie strzelać. Hatsuharu. Nie będę tego gasił jeszcze. Nie będę tego jeszcze gasił. Kurczę, trzy osoby we mnie celują. Znaczy, to, że tutaj jest trójka... O, znikłem. O, oj, 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 oj. To chyba jest Hatsuharu jednak. Torpedy od dziobu. Dobra, torpido, bitna. Oj, chyba nie wejdzie. Chyba wejdzie jedna. Ha, 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 all skill, no luck. Krążek to... A strzelę. O, wejdzie. Kurde. Dobra, sobie tak będę dzióbkiem płynął. Ten co? Dlaczego on stoi cały czas? Dziwne. Ten przecież ucieka. Ten przecież ucieka. Ten stoi w miejscu. Nie wiem, no strzelę, no przecież. O, no stoi tam cały czas w miejscu przecież. Co to jest, jakiś idiota, czy co? Przecież dostał teraz... Na pasek życia, jak spojrzałem, to przecież, się gały mi, kurde, wyleciały z oczodołów. No ale, krążownik, nie martwcie się, takie cytadele większe jeszcze będą na tym kanale. W sumie to nie była cytadela, ale salwy większe będą na tym kanale. Kurczę, nie wiem za bardzo, chciałbym na jaką wysokość, bo jestem w stanie sobie tak wskaźniczkiem tutaj sprawdzić. Ale tak jak wysoko. O, Warspike pięknie sobie płynie tutaj. Płynie zaraz w zasięg. 21,2 km mam zasięg.
On teraz skręci. On teraz się obróci całkowicie burtą chyba do mnie. Torpedy przed Unikając. nami! Torpedy przed nami! Straszne po prostu. Straciły zasięg nawet. Dobra, Normandię jakąś rozwalił. Wiecie co? Tak naprawdę. W tej grze tak naprawdę jedna z niewielu rzeczy, do której się można przyczepić, to jest to, że na przykład powiedzmy okręt brytyjski, nawet taki sam jest w stanie zniszczyć ten sam okręt. To jest trochę słabe. Na przykład Kongo jest w stanie rozwalić Kongo, albo Yamato jest w stanie rozwalić, nie wiem, na przykład, nie wiem, też z tej samej frakcji na przykład okręt. Dobra. Skręca w lewo, kurczę. Skaczek. Skaczek porąbany. No a tymczasem pięknie sobie burtą płynie Kenik. Ja tego nie widziałam. O, fakt. Torpsa płynie. Straci zasięg. Oj, podpłynął. No możliwe, że gdybym nie zwrócił uwagi, to by ta jedna weszła. No i ognia. Na 10 kreseczek damy wyprzedzenie. Jeśli nie wejdzie, to za kolejne pół minuty najdłuższe przeładowanie, gdzie oddamy kolejną salwę. Ale widzę, że na zarys wyprzedzenie jest dobra. I zatrzymam się tutaj. No sobie tutaj postoję. Na pewno jakiś fajny pancernik, jakiś fajny cel się na pewno pojawi. O, tam jest jakiś warspite, tam jest właśnie ten warspite, widzę. Wykryty nawet. Niech się działo, obrócą. Cleveland. Dobra, zdążę jeszcze oddać tą salwę. Szybciej kręcić się działo, kręcić, 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 kręcić. Koenig. Nie, Bayer. Jezu, Koenig. Oj. Serio? Nie przebiłem nawet. To zaraz trzeba będzie się stąd zmywać. Bo też trochę widzę, że. No, ten Cleveland ma torpedy. Cleveland ma torpedę, a jak będę stał w miejscu, to ten Bayern będzie mógł mnie zmieścić, jak za przeproszeniem, już matę. Więc wezmę sobie naprawę. Aha. Przeciwna objęła prowadzenie. Nie, on widzę, nie jest mną zainteresowany. To niech sobie tam popłynie, gdzie tam chce. Dobra. Wróg jest bliski zwycięstwa. Dobra, cicho, koleś. Jeszcze 300, 300, kurde, 300 mam punktów do zwycięstwa. Nie no, 200 w sumie. Nie no, 300, no bo 1000 trzeba zdobyć. Zlokalizowano nas. A już wiem, co to oznacza, że nas zlokalizowano. Chyba tu chodzi o to, że właśnie widać na minimapie, tak jak jest tutaj ten niszczyciel, że widać jakby tego, jakby zarys tej ikonki, ale nie widać okrętu na tym. Dobra, unikniemy sobie pocisków, jeśli się uda. Serio? Co za idiota? Przecież miał mnie tak ładnie burtą, przecież mógłby mnie tak łupnąć w cytadelę, gdyby pomyślał trochę. No i już sobie zmienił cel. Po co? Bo tam jest Königsberg i jest fajniejszy cel. Znowu we mnie celuje. No dobrze, ja się poczekam. Ja sobie poczekam. On się na pewno bardziej burtą ustawi. Gdzie Cleveland? Kurde.
cała naprzód, prawo, lewo na burt, lewo na burt, lewo na burt. On odpali zaraz torpedę. On na stówę zaraz odpali torpedę. Ja to będę widział. Dobra. Event masz przerąbane. Panie prezydencie USA, bye bye. No jednak nie. Straszne. Dobra, wrąbię się w tą skałę. Naprawa. Kapitanie, problem rozwiązany. Dobra. Alarm pożarowy. Dobra. Poszedł się mnożyć. No cytadela jakimś cudem jeszcze nie weszła żadna. Dobra. Za ile to się ugasi? 40 około sekund. Dobra, dobra, dobra. Co tam? A, ten Koenig strzela. O Jezu! Wow, udało się przeżyć. Dobra. Niestety bitwa przegrana. No ale... Co tutaj ognioodporny? Nie wiem co to odnieść. Aha, dobra, a to co? Dredno, to odnieść uszkodzenia przy... Aha. Czyli po prostu dostałem tyle uszkodzeń, że cudem jak, że niby więcej, że nabrałem mnie uratowały. Dobra. No i myślę, że sprawdzę ile trwa odcinek. 16 minut. Myślę, że to by było na tyle. Tak więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i pa pa!